przypadku nowo otwartych sklepów przede wszystkim niezbędne jest wzmocnienie procesu indeksowania strony internetowej. Żeby to wykonać, to przede wszystkim niezbędna jest duża ilość treści, która umożliwiałaby nowym użytkownikom, którzy by trafiali na stronę, dokładne zapoznanie się z samą marką, budowanie jej wizerunku oraz tego, co znajduje się w ofercie. Posiadanie dużej ilości treści ma szereg plusów w postaci tego, że marka może przedstawić swoją eksperckość i doświadczenie w branży, tak? Oczywiście, że tak. Ze względu na bardzo dobrą ofertę, która jest dostosowana do różnej wielkości biznesów, no i oczywiście nie można zapomnieć o bardzo zaangażowanym supporcie. Więc to jest ogromna ilość czynników, która się nakłada i buduje przewagę Waszej marki na tle konkurencji, tak? Przede wszystkim w przypadku pozycjonowania sklepów głównym sercem, które powinno ściągać ruch, są kategorie. Bo w kategoriach tak naprawdę mamy dodaną masę produktów i one stanowią lejek sprzedażowy, gdzie użytkownik trafia i może zapoznać się z poszczególnymi wariantami produktowymi, więc priorytetem jest zoptymalizowanie i zasilenie treścią po stronie kategorii niż produktów. W przypadku produktów tutaj najlepszym zastosowaniem jest strategii, owszem, umieszczenia treści, ale żeby ta treść była w pewnym stopniu urozmaicona, no bo należy pamiętać o tym, że duplikacja treści mimo wszystko jest szkodliwa, ale mając dobrze przygotowane po stronie kategorii, częściowo zróżnicowane po stronie produktów, nie może zabraknąć bloga, ewentualnie bazy wiedzy lub FAQ, które pozwalałyby zwiększyć zasobność treści w obrębie serwisu, no bo nie oszukujmy się. Możemy pozycjonować się stricte na frazy produktowe, ale też nie można zapominać o longtailach, które można umieszczać na blogu, tak? I one też generują duże ilości ruchu, bo jeżeli chodzi o wybór fraz, to tutaj się trochę temat bardzo rozwinie, bo wybierając słowa kluczowe, możemy się skupiać na mega konkurencyjnych frazach, ale tutaj jest potrzebny czas, a działając na longtailach, mamy możliwość po prostu szybszego osiągnięcia efektów i budowania już powoli tej jakości strony i wizerunku.